Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj Obieg 260, czyli topowa nagroda z pierwszego sezonu, z pierwszej kampanii. Obieg 260, który jakiś czas temu dostał buffa. Po tym buffie wiele zyskał. Stał się jedną z potężniejszych maszyn, jeśli chodzi o radzieckie czołgi. Bardzo dobra mobilność, dużo lepsza wieża niż na początku, jak ten pojazd został wprowadzony. No i nasz dzisiejszy bohater przy losowaniu na 8 tiery zaprezentuje nam, co można naklepać tym czołgiem ciężkim radzieckim. A naszym dzisiejszym bohaterem jest Sabers albo Sabers, nie wiem jak dokładnie przeczytać ten nick, z klanu MKPK. No i patrzymy co tutaj nasz dzisiejszy bohater nastuka. Już ma 1758 uszkodzeń. Oczywiście dużym plusem jest brak artylerii na tej mapie. Nie będzie nas z nieba nic męczyło. Ja powiem szczerze, nie do końca jestem fanem grania linii 1-2 na stepach spotkaniowych. Dlaczego? Dlatego, że zdarza się, jeżeli nie mamy zbyt mobilnego pojazdu, że nie jesteśmy w stanie wrócić do bazy, a czasami jest też tak, że dużo więcej przeciwników zajmuje obszar przy kapie, niż na przykład jest tam nas. No i przegrywamy tę mapę przez w miarę szybkiego kapa. Dlatego zazwyczaj staram się grać jednak w tamtych okolicach, żeby móc w razie potrzeby o tę bazę powalczyć. Nie mówię, że gram tak zawsze, ale raczej należy pamiętać, że tutaj tak niestety przegrać można. Nasz bohater jednak postanowił pojechać linią 1-2, tam bliżej oczywiście respu w poszczególnych czołgów. No i nie wyszło to dla niego oczywiście na źle, a nawet wyjdzie mu to na bardzo, bardzo dobre, jeśli chodzi o wynik uszkodzeń. Teraz sobie na razie tutaj ładnie już nafarmił 3386. Tyle udało mu się nastrzelać. Jest 2-0, ale no baza cały czas jest kapowana. Dziwna decyzja wrogiego Kernevrona, żeby sobie przejechać przez centralną część mapy. Teraz tutaj sidescrap do kamienia. Widzimy przed sobą jak Tigera. Trzeba go troszkę tutaj obić, nafarmić, zmusić do wycofania, albo najlepiej w ogóle do wyjścia do garażu. 2-3, przegrywamy. Coraz mniej czasu. Widzimy, że przeciwników przy bazie jest całkiem sporo. 4316 uszkodzeń w tym momencie nastrzelanych. Kolejny frag, drugi już na koncie, 4620 uszkodzeń zrobionych. No i ta miejscówka, którą bohater zajął w tym momencie, pozwoli mu od boku zajeżdżać przeciwników, ale też powinna zmotywować tego lwa, no dobra, lew pad, VKP, 50TP, inne pojazdy do tego, żeby ruszyć. Zostaje 20 parę sekund do końca bazy i tu trzeba to powiedzieć sobie wprost. Gdyby nie drużynowi, to nasz bohater mimo fajnego wyniku nic w tej bitwie by już więcej nie ugrał. Nie postrzelałby i byłby koniec bitwy. Więc zrobił coś, czego zazwyczaj robić nie powinniśmy, czyli zawierzyliśmy naszym drużynowym, że ogarną jakąś rzecz. To jest bardzo ryzykowne w świecie WOTA, bo często tutaj jest, no niestety, umiesz liczyć, licz na siebie, jeśli chodzi o WOTA. Na szczęście drużynowi naszego bohatera byli na tyle kumaci, że pilnują bazy, ogarniają, dzięki temu dają też czas na to, żeby nasz bohater na 260 mógł sobie dalej farmić uszkodzenia, więc owszem, tutaj mamy fantastyczny wynik, już prawie 7000 uszkodzeń, ale nie należy tutaj przeceniać też tylko i wyłącznie tych uszkodzeń, należy docenić też naszych drużynowych, bez których już dawno ta baza byłaby skapowana. 8-7, przewaga jednej maszyny, 8-8, mamy remis. Dobicie teraz tej niemieckiej fałeczki, 7414 uszkodzeń i ogarniętych. Patton ucieka, widzimy, że już ta flanka jest praktycznie porobiona. Jeszcze ładny tutaj strzał ze zgęszeniem tego Pattona, czego za chwilę powinniśmy dobić tego amerykańskiego meda. Tak jest, robimy to, przekraczamy 8200 uszkodzeń. Tyle już na koncie ma nasz bohater. No i obieg 277 na dobicie. 10-10, 11-10. Naprawdę frag za frag. Wyrównana bitwa, jeśli chodzi o wynik. I teraz jest moment, żeby grzać na łeb na szyję już do bazy. Widzimy, że
No jest troszkę powyżej minuty, a taki ewentualnie no, od fałki P czy od 50 TP nie można oczekiwać, że raz się tam dostaniemy. Tutaj również nasz bohater trochę ryzykował, no bo wszystko w tym momencie jest postawione na jednej karcie. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od Esterfa 103.0. Ja akurat w tym, przy walce z tym AMX-em zrobiłbym coś innego. Po oddaniu pierwszej pestki zarzuciłbym auto-aima i dalej jechał, już kierował się w stronę bazy i będąc w ruchu, trudno zaryzykował przyjęcie nawet jakiejś pestki, oddał po prostu strzał, bo dzięki temu skróciłbym dystans do bazy i liczyłbym jeszcze na to, że będę w stanie coś zrobić. Zostaje 17, 16 sekund, 12 do 11, mam piękny wynik, 9200 uszkodzeń, ale jeżeli STRV nie zdekapuje, to by było po bitwie, to by było po bitwie. I teraz należy też tutaj bardzo mocno pochwalić STRV-103, poświęcił wszystkie swoje HP-ki, poświęcił się, zyskał kilkadziesiąt sekund. Kolejny drużynowy, który robi bardzo dobrą robotę, dzięki tym sekundom, które zyskał, nasz bohater dojeżdża w tym czasie i za chwilę to on będzie mógł dekapować, żeby jeszcze 50 TP czy VKP mogły myśleć o wygranej. Pierwszy dekap na typie 6-1, teraz dingamy kolejne strzały, 50 TP również się tutaj włącza, pomaga nam, no i dobijamy te maszyny, wygrywamy ostatecznie 15 do 12, zobaczmy wynik. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w końcu nasz bohater uzyskał odznakę mistrzowską asa pancernego, do tego wpadła mu druga odznaka biegłości, stalowa ściana, duży koliber oraz specjalista. Moi drodzy, było tutaj 688 punktów asysty. Do tego Sadbers zrobił 10488 uszkodzeń własnych oraz 7 fragów. Uzyskał 1500 ponad bazowego expa, konkretnie 1551 punktów. Piękny wynik uszkodzeń, prawie 10500 uszkodzeń. Zawsze wynik powyżej 10000 to już jest coś, co bardzo cieszy. Ogromna przepaść na tle reszty drużyny, ale pamiętajmy, że bez poświęcenia kilku drużynowych, bez próby obrony bazy w pierwszej fazie bitwy, bez heroicznej jazdy i dekapa w wykonaniu STRV-103, który również coś postrzelał, tej wygranej by nie było, więc doceńmy też poza naszym bohaterem resztę drużynowych, tych, którzy ogarniali, co się dzieje w bitwie. 28 strzałów oddanych, 28 trafionych, 24 z penetracją, na te 10488 uszkodzeń, tylko 1357 na dystansie powyżej 300 metrów, pokonany dystans troszkę powyżej 2 km przez naszego bohatera, na czysto zarobione 19300 z różnymi bonusami, expa uzyskał 2443. Mój drogi, gratuluję Ci tego wyniku, bo powyżej 10000 to jest zawsze piękna sprawa. Mam nadzieję, że tutaj moi widzowie również pogratulują, ale moi drodzy, pamiętajmy też o dobrych drużynowych, o tych graczach, którzy się poświęcili, żeby pomóc wygrać naszemu bohaterowi tę bitwę. Nagródźmy ich łapką w górę, jakimś pozytywnym komentarzem. Zachęcam do zerknięcia w opis filmu, tam macie różne przydatne informacje. Moim patronom na Patronite ślicznie dziękuję za wsparcie. Wam dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie tego materiału i widzimy się w kolejnych filmach. Miłego dzionka wszystkim. Trzymajcie się. Cześć! Thank you.